Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz. A dzisiaj jest odcinek, tak jak obiecałem, że nagram coś z pracy przed urlopem. Tak więc oto dzisiaj nagrywamy odcineczek z pracy. Coś nowego niż zawsze, ciągle same symulatory. To tym razem coś z życia prawdziwego. Ja już jestem drugi dzień w pracy. No i dzisiaj jedziemy z Austrii sobie do Hiszpanii. Mamy 80 km do Salzburga. Mamy wczoraj byłem sobie pod Wiedniem. Ale mówię, nie będę nagrywał wyjazdu z Polski, no bo kto nie jechał do Czech z Polski, nie? Więc uznałem, że nie ma po prostu czego nagrywać. A tą trasę już każdy dobrze zna. I w taki oto sposób zaczynamy dopiero w Austrii. Jest godzina 22.08 aktualnie. Ja po załadunku w Austrii o godzinie 17 wyruszyłem. No i lecz już można powiedzieć, że 5 godziny nie jadę. Jeszcze po drodze miałem mały postój, no bo wiadomo, tankowanie i te sprawy. Akurat jeszcze natrafiłem na jakiegoś dobrego kebaba po drodze, więc też sobie zjadłem, bo bardzo lubię. Bardziej w takich krajach jak właśnie Austria czy Niemcy. Bardzo dobrze moje kebaby, polecam. Widzę, że telefon się lekko nie może zdecydować, kiedy droga jest prosta, a kiedy nie. Trzeba zwolnić. Nie wiem, jak to wygląda. Na razie jesteśmy w Austrii, nic ciekawego się dzieje. I myślę, że tak za jakiś czas będę nagrywał jakieś przebitki, no bo tak cały czas jazdy też nie ma sensu tutaj wrzucać. O tak może powiem. Myślę, że też zrobimy jakiegoś małego timelapsa. No tak, może do 20 minut podciągniemy ten odcinek. Zobaczymy. Ale w każdym razie zobaczymy się już może jak jadę do Włoch. Albo już z Włoch do Francji. Zobaczymy. No myślę, że do Włoch jak jadę. Nie wiem właśnie, czy taką tylko jedną trasę nagrać typowo. No to jednak no jest co jechać. Prawie 2000 km, 1900 km kawałek drogi. No dobrze, więc widzimy się już albo na tej napsie, albo jeszcze coś będę do Państwa mówił. To jeszcze może taki kawałek materiału, jeszcze nie wyjechaliśmy z Austrii. Taki kawałek czegoś, co jest można powiedzieć nowoczesnością, czyli tunel. Żeby nie było, że tunel na Zakopiance robi na co niektórzy bardzo duże wrażenie. No tu jest tunel półotwarty, a tu wjeżdżamy do tunelu zamkniętego, tak? I tak to wygląda jazda z tunelu, drodzy Państwo. Znowuż wjechaliśmy do tunelu półotwartego i wyjeżdżamy z tunelu. I tak, drodzy Państwo, w Austrii wygląda to bardzo często. To ten tutaj się przestraszył czegoś. Nie wiem w sumie czego. Może tego, że mu tam litry jest na tych nie widać. Na gościu z Polski. No cóż. Zdarza się. A przed chwilą jeszcze wyprzedł. No dobrze. Tutaj chciałem tylko Państwu pokazać, jak to wyglądają tunele w innych państwach. Może jeszcze jak jadę do Włoch, to również jakiś tunel uda mi się zaprezentować. Jest godzina 23.40, tunel idziemy. Do Włoch zostało nam coś około 100
50 km. No, rozszerzenie na 3 pazy. Tak, iż jest podjazd pod górę. Przed tobą przejście graniczne. Tak, dokładnie, drodzy Państwo. Dobrze słyszeliście. Przed nami przejście graniczne. Pozostały 2 km do wjazdu do Włoch. Do pięknej, słonecznej Italii. No nie takiej słonecznej, bo też tam. No tutaj dzisiaj nas witają Włochy, godzina 1:07. Tutaj proszę włączyć te wycieraczki, bo na nagraniu nic nie będzie widać. Tutaj się jazdy nie przeszkadza to aż tak. Italia za 1 km, na znaku było. Trzeba trochę zwolnić. 700 metrów do granicy. Dzisiaj kontrolę coś. Dzisiaj na spokojnie. Do prędkości autostradowej. Autostrada numer A23 Austrii w stronę Wenecji. Rzeczywiście stał pod to radar. A nie było informacji o fotoradarze. To zazwyczaj po Włoszech to jest informacja o fotoradarze. No, aktualnie, jeśli o to chodzi, wjechaliśmy sobie do tunelu. Tak, drodzy Państwo, wjechaliśmy do tunelu. No i wyglądają tunele, bo nie miałem się odezwać dopiero jak będę tankował. Ale wynikła ciekawa sytuacja pogodowa. A mianowicie przed nami jest burza. Widać ładnie wyładowania atmosferyczne. A za to po naszej lewej stronie jest ładny księżyc. I teraz który front wygra ze sobą i który do nas dojdzie? No to jest najlepsze pytanie. Autostrada A4 między Wenecją a Mediolanem, Milano, Lombardii. Akurat nie widać wyładowań atmosferycznych na nagraniu. Szkoda, szkoda. Ale może chociaż księżyc? O, księżyc widać. Widać, no szkoda, że akurat nie ma żadnych wyładowań. Jeszcze niedawno były. Ale za to fotoradar był. O, widzieliście czy nie widzieliście? Tak bardziej o, po prawej stronie ekranu się błyska. Dobra.
już sobie zatankowałem. Akurat nie wiem jak nagrać. Jesteśmy pod stacją, gdzie jest obsługa deskowych. Dzisiaj niestety automat był nieczynny. Musieliśmy zapłacić tutaj u pana, nawet może. Może ostrój by mi się w końcu złapała na drogę. Burza się po prostu nieźle bardzo rozszalała. Dlatego też tutaj nie za bardzo chciałem nagrywać. Żeby mi nic czasem nie zamokło. I tak to wygląda, no. Tak to wygląda, jest godzina 4:30, do naszego parkingu zostało 70 km. O 5:20 będziemy na miejscu, a dzisiaj nic nie planuję robić. Tylko chociaż zęby wymyć przed cwaniem, to wiadomo, trzeba. Chociaż to też będzie utrudniony. Utrudniony dostęp do tego, żeby to wykonać, no ze względu właśnie na pogodę jaka jest. Chociaż może już minę tą burzę, no zobaczymy. Na razie się ona ciągnie i ciągnie i końca po prostu nie widać. Czy jednak odcinek się będzie składał tylko z jednej trasy? Bo dużo tego materiału można powiedzieć, że wyjdzie. A jakbym miał nagrywać tylko tak bardzo, bardzo mocno w skrócie i nie powiedzieć tego, co w sumie jest istotne podczas tego. No mogę oczywiście zrobić przeskok, że nie wiem, o ładuje się, kurczę, o jutro już się rozładowałem, a pojutrze kurczę już się ładuje, no. I to zrobić w przeciągu, nie wiem, minuty, no ale co to jest za sens tego, nie? Jednak człowiek nie widzi tego i nie czuje. O. Mówiłem coś o burzy, no właśnie. Ale nic z tymi wycieraczkami, jak ja nienawidzę tych automatów, nie? To jest po prostu wolnie i nie pada mocno. Delikatnie. No co lepiej, nie? No jak ja nienawidzę, jak mi się te wycieraczki najfajdają, naprawdę. No i są potrzebne, to oczywiście, ale jak nie są, to po co mają się majdać? Te informacje o fotoradarach to są gdzieś tutaj właśnie pod drogą, gdzie teraz jedziemy na Wiaduszczy i ta droga jest pod nami. Ta akurat nas nie dotyczy. Dobrze, drodzy państwo, to już widzimy się w takim razie na parkingu. Ja nie będę przynudzał. No jedziemy na parking. I wtedy się do państwa odezwę. W sumie to tylko na krótką chwilę. I potem zobaczymy się już dnia kolejnego. No, to widzimy się już, drodzy państwo, z rana. Zapomniałem wczoraj wieczorem nagrać. Idziemy opłacić parking. Za karty nie pokazują tam. Idziemy opłacić parking. I będziemy ruszać dalej. Wczoraj przyjechałem, to była jakaś godzina. No, piąta. Tam mi się spać położyłem. Była szósta, aktualnie jest godzina 12. W 6 godzinek udało się pospać. No i myślę, że widzimy się już w trasie. A to jest właśnie automat parkingu. Dobrze, więc witam państwa już trochę w innym miejscu. Trochę się przesunęliśmy do przodu, przejechaliśmy jakieś, no, 230 km myślę. Przejechaliśmy Mediolem. I aktualnie dostało nam 70 km do tunelu Frejus.
przejedziemy tunelem i będziemy zjeżdżać na landy we Francji. No i z landami pojedziemy sobie do samej Hiszpanii. Wow. No jak to będzie wyglądać? Oczywiście landami, no drogami szybkiego ruchu się będziemy poruszyć, ale tymi bezpłatnymi, nie? Bo we Francji, no niestety autostrady są najdroższe bodajże w Europie, więc musi być naprawdę jakiś specjalny transport, żeby tymi autostradami jeździć. No niestety akurat nie dzisiaj. No i widzicie, jakieś chmury są, słońce świeci, 25 stopni, aktualnie we Włoszech, no i na Włochy są, myślę, że niska temperatura. No i to chyba po tej wczoraj, potężnej burzy. No i też drugą stroną medalu jest to, że zbliżamy się do chmur. Do gór znaczy się, nie chmur. No nie wiem, co z tego wyjdzie, nie wiem, jaka pogoda jest w ogóle w Hiszpanii, co nas tam czeka. No i idziemy pod samą Barcelonę praktycznie. No ja często robię dostawy tam właśnie pod Barcelonę. Myślę, że zobaczymy się może już w tunelu. Najdłużej niebie go odpowiem. Idealnie może na granicy się uda coś nagrać. Nie wiem, czy już wam kiedyś pokazywałem, drodzy państwo, tunel przed górą. No na pewno nie nagramy przed, bo tam są bramki, które są do opłat i kontrole graniczne ewentualne, więc no tam akurat nie będziemy nagrywać. A jakby mnie czasem ściągnęli, to jakby nie było problemów. Nie mówię, nagram też coś, jak widać na nagraniu chmurki, te góry, chmurki. Myślę, że za bardzo obrazem nie trzęsie, no i no niestety. Tak to wygląda na autostradzie we Włoszech. No dobrze, to widzimy się już za te 70 km, ja sobie tam zatankuję i będziemy wjeżdżać. No właśnie, ten jeszcze odrobinkę za szybko przerwałem, bo miałem państwu pokazać bramki. Tak wyglądają bramki we Włoszech. No zaraz sobie zobaczycie. Jedziemy. Mamy informację, że jest Beitol. Zwalniamy do tych 30 na godzinę. I przejeżdżamy. Jak widzieliście, kontrola drogowa się odbywała. Ktoś za szybko przez te bramki przejeżdżał, a oni tu czasem są wyczuleni na te prędkości, na tych bramownicach. No dobrze, to teraz już na pewno się widzimy w tunelu, bo tu już nawet chyba więcej tych bramek nie ma. No nic ciekawego się i tak nie dzieje, no ciągle tylko o widoki górskie, nie? No bo to jednak pod Mont Blanc się przejeżdża. Tak jak obiecywałem, jeżdżamy sobie do Frejusa. Tunel Frejus, drodzy państwo. Witamy. Tempomacik i lecimy.
A znowuż ja wracam. Jedziemy sobie przez, można powiedzieć, francuskie takie wioski, miasteczka. Niestety trzeba jechać tu powoli, 30 na godzinę, bo na dużej ilości właśnie takich miast jest tak zwana zona do 30. No i zawsze no i trzeba jechać z taką prędkością. Mówię, włączę nagrywanie, bo w miarę ładny widok chociaż jest przed nami. Zrobiła się godzina 18.30. Ja przejechałem może z 200 km. Niecałe zresztą. Po gruncie się trochę pokręciłem. Pozrobili ograniczenie wysokości do 2,5 metra. I oczywiście to znak postawili dopiero przed samym wiaduktem. Zamiast szybciej o tym poinformować, bo to jest coś trochę inaczej. No i teraz właśnie jedziemy do tego. Gdybym wiedział szybciej, to jest trochę szybciej wjechać. Bezpłatną autostradę, wtedy była jeszcze płatna, już na małym odcinku. No cóż, na co czekać? Wiem, że będzie trochę inaczej. Cóż, no teraz widać się tak. Ładne góry przed nami. Kiedy wjedziemy, będzie okres kolejnej bezpłatnej autostrady, to trochę może przeciśniemy. No, nie duży kawałek, ale chociaż coś. Widzę, że patek poczyna. Zaraz mi na kamerę leci. Nagrać, że to nie zawsze każda praca jest nieśliwa. To znaczy, no mam nawigację firmową, nie? Która niby mi powinna pokazywać takie niższe przejazdy poniżej, ten jak tam mam wpisany 3,5 metra i powinno mnie prowadzić inaczej. Ale ona ma mapy z 2018 roku i po prostu w 2018 roku tam jeszcze tego ograniczenia nie było. Ja korzystam ze swojej, no ja mam tylko samochodową, nie? Ja mam tylko samochodową nawigację. No, ona nie pokazuje wiaduktów, gdzie tam. To jest minus. No cóż, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Oprócz tego, że mi się czas przeciągnął 25 minut, to chociaż to jest jeszcze trochę inną drogą, zresztą na inną. Ale pogoda się zrobiła. Kurde, no nic nie widzę. Kurde, to jakaś burza na zagrebie. Nie widzicie więcej ode mnie. Wycieraczki nie nadążają. Kurde, człowiek aż do 80 mój pozwolił. Ale jakby się po jeziorze jechało, po jeziorze. A temperatura kontra 22 się zrobiło 16, czy tam 25 nawet było. Przez chwilę. Co to jest naprzeciwka na tych sygnałach? Ambulans. No to może już się coś wydarzyło. Kurde, no nic nie widać, nic. Zupełnie. To jeszcze bardziej, 70,
Dobra, mamy tu będziemy i tak zjeżdżać, ale... My na N87. No. A tędy możemy jechać. Ale duże krople deszczu. Tragedia. Żeby właśnie się uspokoiło. Dobra, no uspokoiło się, to by się raz do tych się uspokoiło. Nie, bo tyżne krople. Za górką, w łańce, w linii. Zjedźcie autostradę. Jeźdź trasą przez 10 km. A stamtąd przyjechaliśmy, drodzy Państwo. Widzicie, co tam się dzieje? Tragedia. Takie piękne widoki we Francji. Dobrze, drodzy Państwo, więc uznałem, że jeszcze coś dla Państwa nagram. Za 400 metrów na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Następnie jedź drogę N7. No właśnie, coś dla Państwa nagram, aż nawigacja moja się obudziła z wrażenia. Idziemy drogą N7 od miejscowości Valenze w dół. W dół zmierzamy. Na razie cel nasz to jest stacja AS24 w Pepingam. Tu jest nasz skryty cel. A potem jedziemy w stronę Barcelony i będziemy stawać na parkingu strzeżonym. A my raz się zdymowało. Jak to właśnie będzie wyglądać? Jest godzina 20.20. Odbiłem i jeszcze do tego Pepingam. Na Pepingam pozostało 370 km. No i dość sobie będziemy w stronę tego Pepingam podróżować. Nie będę pewnie już za dużo nagrywał, bo to nie ma sensu. Myślę, że to co najważniejsze nagrałem. Nawet trochę deszczu, a już teraz zaraz się będzie ciemno robiło, bo to już 20.23, tutaj jest tak no, do 22.00 jadę. Potem już się pomału zaczyna ściemniać. Tym bardziej, że jeszcze dzisiaj są chmury. Myślę, że będziemy się widzieć z Pepinga. Tam już całe szczęście nikogo nie ma z obcu i to może wam nawet pokażę. Tankowanie, nie wiem na czym on tu zjechać pierwszym zjazdem. Nie wiem, to moja nawigacja ma jakiś krąg tutaj. To niby powinny być jakieś dwa ronda, których nie było. Dobrze, są przez 2,9 km. Do zobaczenia już przy tankowaniu w Pepingam około 2 w nocy. No dobrze, drodzy Państwo, więc sobie dojechaliśmy na stację. Idziemy zatankować. Musimy samochodzić, żeby nie było. Godzina 1.43 i 18 stopni na dworzu. 3 czerwca, to znaczy no już 4, no. Nie 3, 4, 4. Trzeba zaparkować tutaj, żeby być jak najbliżej.
dystrybutora, wiadomo. Człowiek ręki nie ma trzeciej. Czasem by się przydała. Dobra, idziemy do automatu, który to siódemeczka. No to siódemeczka. Idziemy. Godzina jedna, człowiek jedzie 1200 km, jeszcze trochę landami. To już zupełnie, nie? Wysiada, jeśli chodzi o energię. I wybieramy sobie 7, 5, nie. Okej, można tankować, to idziemy tankować. Leci! Paliwo musi się lać. Nie ma sensu tego zaczepu tutaj wciskać, bo to i tak zaraz będzie koniec, nie? To jest to dla ciężarówek. Szybki dystrybutorek. Możecie napisać w komentarzach, czy takie filmy wam odpowiadają. Tego typu pracy. Ciekawe ile wejdzie, jakie średnie spadanie wykręcimy. No szczerze powiem, że się nie spodziewałem, że wyjdzie średnie spalanie na poziomie 10,5 litra. Po tych handach jeszcze jak człowiek dobrze ciśnie, to znaczy no tam po tych jeszcze po tym drogach szybkiego ruchu, normalnie jak z prędkością autostradą, się nie spodziewałem, że to takie niskie spalanie w sumie. Jeszcze po drodze pewnie dostaniecie przebitkę z burzy. Która mnie natknęła po drodze. Ma już paragonik. Dobrze, mamy już paragonik. Zjedziemy do samochodu. Co mamy? Będę wam pokazywał w środku lekki bałagan, jak to zawsze. O, trzeba jeszcze trochę rozprostować nogi, tutaj i tak nikt nie przyjedzie o tej godzinie. To trochę na uboczu stacja, więc tabliczki jakieś zabezpieczenia. Wody można sobie pobrać. Czego by człowiek nie chciał. Będziemy teraz się kierować już pod Barcelony, no, strzeżony parking. Będziemy tam zostawać na noc. Godzina. Myślę, że czwarta po czwartej powinniśmy tam być. Nie, w końcu będzie można ich spać. Po tym jeden dzień odpoczynku i nagram już dopiero jak będę w poniedziałek wyjeżdżał na rozładunek. A to niedziela, jutro, to znaczy już dzisiaj, bo jest 1:30. No, więc tak to wygląda. Widzimy się, drodzy państwo, już za chwilę. Dla was za chwilę, dla mnie za parę godzin. Dobrze, więc drodzy państwo, oficjalnie dotarliśmy, jesteśmy na parkingu Montseny. I
tutaj spędzimy sobie całą niedzielę. Jest godzina 4:01. I widzimy się już w poniedziałek. Nie będę w niedzielę nic publikował. No i tak to wygląda. No parking jak parking, no. Widzimy się już w poniedziałek, jak trzeba będzie zacząć pracę. No tak, miałem coś nagrać z rozładunku, z wyjazdu z tamtego parkingu i oczywiście człowiek zapomniał. No niestety godzina czwarta rano. Jest trochę zbyt młodą godziną dla mnie. Człowiek tylko myśli, żeby się szybko ruszyć i udać w kierunku rozładunku, a nawet nie pomyśli o tym, żeby coś ponagrywać. Więc takim oto sposobem jesteśmy już po rozładunku i czekamy sobie, aż może będzie jakiś nowy ładunek. Jak to niestety wygląda, ja na razie idę sobie odpoczywać, póki można, bo nie wiadomo, ile jeszcze czasu będę miał. Więc w tym odcinku myślę, żeby było to na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, ja się z wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.